Szósta sesja Rady Powiatu obfitowała będzie w kilka ciekawych uchwał. Zmianie ulegnie m.in. budżet powiatu na rok 2015. Radni najprawdopodobniej wyrażą też zgodę na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłat za ten rok z tytułu zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych przy ulicy Wałbrzyskiej i Tadeusza Kościuszki. Rada określi też zadania, na które przeznaczone zostaną środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni debatowali będą też nad kontrowersyjnymi planami likwidacji Liceum nr 1 w Świdnicy, szkołami policjalnymi nr 2, 4, 5 oraz 6. Sesja Rady Powiatu rozpocznie się o godzinie 15 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy.